Cześć, witajcie na sesji Rankowcy. Musimy spojrzeć w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj, tak, kurde, już przyzwyczajenie na naciskam to C, ale nie mam Multify. I witam was w mapce na tym kanale. Wiem, dawno nie było mapek. A dzisiejszą mapką jest... Wyprawa. Tak. Ta mapa nazywa się Wyprawa. Pamiętajcie, że zostawiamy łapkę w górę, subika, dzwoneczka, a to jest automap. Więc idziemy tutaj z zasady informacji, że zrobiłem, przeczytałem, więc naciskam start. Nie wiem, na czym w ogóle będzie polegać ta mapa, więc... No, dobra. Mama, synek, wstawaj, co ty robisz? Sobota 7 rano, a ty śpisz? Okej, mamo. Jest sobota weekend. Synek, mówię ci, nie denerwuj mnie. Już po chleb na rynek mi iść. Okej, no. Dobra. Mamy tutaj fajny komputerek. Synek, już szoruj. Dobra, idziemy. Dobra, jeszcze pójdę. Pójdę na chwilę do to. Kurde, kibel zamknięty. Dobra, ale tak to bardzo fajny pomysł na to. Na to bardzo fajny pomysł. Tego bym nie zrobił. Super. Okej. Cześć. Dobra, tutaj nic nie możemy wziąć, nie. Ale dałabyś mi przynajmniej jakieś pieniądze albo coś tego typu, bo chyba za darmo to mi nie dadzą, ale okej. No jak chcesz. O, idziemy. Dobra, idziemy. Uy, co? A, dobra, wiem jakie są shaderki, dobra. Nieważne. Idziemy. Chyba raczej tędy powinniśmy iść. Ale chwila, skoro mam iść... O chleb, tu dlaczego mam... Rynek. O, GM przedstawia mapę. Pod tytułem. Teraz się dopiero zaczyna chyba. Wyprawa. Tak jak wcześniej mówiłem, mapa się nazywała Wyprawa. Wioska. To prawdopodobnie ma być piesek, więc cześć piesek. Ale okej. Sprzedawca. Stragan pierwszy. O, witaj Damian, chcesz coś zakupić młodzieńcze? Nie, ja tylko po chleb, może innym razem. Monika cię przysłała, tak? Ona zawsze była porannym ptaszkiem. Zapadł moją mamę? Pewnie chodziliśmy razem do przedszkola i... I do szkoły i... A, przepraszam, mama, śpieszy mi się, może innym razem porozmawiam. Okej. Dobra. Siema. Siema. Nie? Kurde, ja nie mogę już... Głodny jestem. Oczywiście w grze, żeby nie było. Tutaj. Piekarnia. O, witaj. Witam. Chciałbym poprosić chleb na maślance krojone. Dobra, 5 zł się należy. Dobra, dziękuję, do widzenia. Dobrze, teraz w domu. Ja nie miałem przy sobie pieniędzy, ale okej. Teraz wracam do domu. Dobra, nie będę jadł tego na chleb chleba. Ale tak to mógłbym go w sumie. Właśnie czy ja się właśnie zblokowałem z takiej głupoty? A, jednak nie. Dobra, nieważne. Piekarnia. Nie wiem, co to jest i nie chcę wiedzieć, co to jest. Co tu jest? Tu nic nie ma. Cześć gościu, cześć. Wracamy, co nie? Wracamy. Nie mam. Zostałeś ogłuszony. Okej? Okay? Dobra, zostałem ogłuszony. Tymczasem. U mamy. Dobra. Zostałem ogłuszony i w tym czasie jestem u mamy. Panie prezydencie, od 6 godziny nie ma mojego syna. Wysłałem go o 7 po chleb i nadal nie wrócił. Panie władza, proszę pomóc. To normalny weekend wysyła dzieci po chleb o 7 rano, ale mniejsza. Oto kiedy pani widziała syna rano, kiedy wychodził po chleb. Czy pani syn jakichś wrogów? Ktoś nie, przynajmniej mi takiego nic nie wiadomo. Dobrze, jak coś to tylko dowiemy się, damy pani znać. Proszę. Teraz pani sierżant odprowadzi panią do stolika, żeby stworzyć portret pamięciowy. Dobrze, dziękuję. Teraz bezpiecznie mogę zjeść chleb. Dobra. Pochodnia. Kurde, no nie wziąłem za Optifine'a, no. Tu widzę skrzynkę. Widzę skrzynkę. Na blok kwarcu. Dobra. Idziemy. Tutaj jakieś czaszki, jakieś
Nie, nie, w ogóle nie wiem, co znaczyłem te znaczki w ogóle. Dobra, może tutaj. Nie mam pytań. Hej, żyje, żyje, nie żyje? Nie, żyje. Nie mam pytań po prostu. Po prostu nie mam pytań. Pomyślmy. O nie, droga zawalona żwirem. Muszę coś znaleźć do rozkopania tej bariery. He! Bardzo się. Super. Dobra. Czyli oznacza, że tutaj nikogo nie ma, więc mogę się non-stop drzeć. No dobra, bez przesady, ale okej. Pomyślmy. Żeby one fajnie schować łopaty tak, żebym nie znalazł, ale żebym znalazł, to prawdopodobnie będzie w kanale. Siema. Dobra, nie. Jak tutaj będzie. Wiedziałem. Kamienna łopata. Bierzemy. No i kurde, nadal jestem głodny. No. Daliby tu przynajmniej jakikolwiek chleb. Dobra. Dobra. To ten żwir, zostawię go, jakby mi się przydał. Czy ty z autorem mapy żartujesz? Nie ma tu żadnej drabiny, niczego takiego innego. Może przez te moje teksturpaki jest inne, że nie jest niewidzialne. Niewidzialne ten tego. Wiem, nic tutaj nie widać praktycznie różnicy, ale mam tam jakieś teksturpaki. Gdzie ja mam tam skoczyć? Na, tu. Pyk, pyk, pyk i pyk. Kurde, ale że za pierwszym razem. Pyk, pyk, pyk. O nie, o nie, o nie. A, dobra, to gdzie? Nie wiem, czemu ja nigdy nie lubiłem takich poziomów, bo one mnie zawsze irytowały. Znaczy, samo takie przejście to normalne, to jest nic, ale że na przykład, nie wiem, musiałbym przeskoczyć stąd tutaj i tutaj już nie byłoby ścieżki, nie byłoby ścieżki, to ja zawsze na tym padałem. Nie umiałem się nigdy. Będziesz cierpiał. Mua. Czy znowu mnie ktoś ogłusił? Ogłuszył, nie ogłusił. Jezus. Cześć, Walnek. Cześć, co to? Kurza naczelnika? Zombie. Cześć, Waldek. On to chyba nie żyje zbytnio. Notatka Waldka, czyli raczej nie żyje. Dzień pierwszy. Porwano mnie chyba nie tylko, że. Nie. Porwano mniej chyba nie tylko te duchy. Mogłem się cofać w czasie lub go nawet przyspieszyć. Przepraszam, jakie duchy to demony. Jeśli to czytasz, to wiesz, żebyś się najpierw uciekał. Ja już pewnie leżę w położę krwi, ale wierzę, że ci się uda. Nad tym pomieszczeniem schował sztylet, gdybyś mógł zniszczyć pajęczynę, by szybciej się przedostać. Powodzenia. Waldek Rumber. Dobra, Waldek. Waldek Rumber. Zostawiam ci to. Ja se wypiję. I dostaniesz to jedno. A to wrócę. Co? Co? U góry dałem sztylet. A, jest. No w sumie może tam 3 lat. No w sumie dobry pomysł. Czyli ja mogę. Dobry pomysł tą pojęcie z. No, znowu parkour. Pojęcie nowy parkour. Jeszcze lepiej. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda. Nie wiem, czy by mi się. Ja chyba ten żwir nie będzie mi potrzebny. Chodź. Nie. Chcę przejść na Game of Adventure. Gdyby to jeszcze mogło na przykład po jakimś czasie spaść, to byłoby grubo. Jestem już kolejne 3. Kurde, da się tak? Dostałeś. Nie dostaliśmy nic do jedzenia. Widziałem, że profil nieznanego YouTubera mówi. A, dobra. To wiadomo, o kogo chodzi. W mojej skrzynce w magazynie zostały trochę jedzenia. Zostawiam trochę czy to aż to znaczy, że możecie się pytać. Amanda Cross. Dobra. Tutaj widziałem coś. Musiałem przyznać go. Dobra, skoro tak, to zamknę. Nie, dobra. Nie wiem, czy to będzie żyć, czy nie, będę otworzył. Tu nic nie będzie, raczej nie. Magazyn A. O nie, skrzynka mam, jest już zamknięta, muszę. Lepiej wolę to wszystko otworzyć. Dobra. Teraz możemy przeczytać. Notatka Amandy, jejku, minęły kolejne 3 dni bez jedzenia, nie pozwalają chodzić do magazynu. Słyszałem, że idę szukać wybrańca, który zawity na arenie Mariusz. Uważaj na siebie. A, nie wiem. Nie rozumiem trochę. Czy tu jest... Nie, tu nie ma znać. Chociaż... Nie.
Pomyśl. A, nie wiem, czy mówiłem, żebyście zostawili łapkę w górę i subika, bo dla mnie to jest wielka motywacja. Ale dla was to jest praktycznie nic. Wiecie co? Przez to, że idę tutaj, że ja się tutaj męczę, a ja specjalnie. Kurde, musiałem być głodny. Nie mam pytań, co to jest. Nie. Jeżeli to jest kombinacja jakaś, to ja nie wiem, co ja robię. Pyk, 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 pyk. Wiecie co? Ja to zrobię cięcie, zanim ja to wszystko powciskam. Więc widzimy się za chwilę. O! Gdzie ja znowu jestem? Na arenie ma. Marik. Na arenie. Kogo? Łaha. Kto to jest? Już mi pasuje. Już mi pasuje. Wait. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Daj, daj. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A mogę tu wyjść? Jak zabiję bossa, to wypuścicie mnie? Chyba nie. Ten żwir w razie, bo jeszcze chyba wezmę. Jednak. Dam jeszcze tak i dam jeszcze tak i dam jeszcze tak. Zmarik. Oddech. Dobra, nieważne. Dobra. Chłopie, ty jesteś zenchantowany, a ja? Ty wiesz, czy on... Co by się stało, gdybym mnie zabił? O fuck, zgi. Jestem ciekawy, ile ty masz żyć. O! O! No i co, łyso ci? Spawn point. Trupkim. Będę... Trupikiem będę dzisiaj walczyć. Dobra, spoko. Dawaj. O nie, nie widerowy, nie widerowy. Ciekawe, kto będzie na samym końcu. Giant będzie na końcu? A jeżeli nie wiecie, czym jest Giant, to ja wam później najpierw na koniec odcinka pokażę, jeżeli w ogóle będę pamiętać. Zginiesz w końcu, czy nie? No, zginij. Na szczęście on tutaj nie daje... A, daje obumieranie. Dobra. Garbcem, dobra. Ja przyjrzałem grabcem, to ja mówię... Czy my się przenieśliśmy do Balladny? Dobra, nieważne. O, zombie creeper. Ty jesteś przynajmniej powolny, więc... Ciebie na spokojnie zabiję, bo... Tamty to tak... O, że w sumie Witherowy szkielet jest taki dosyć szybszy. Nie wiem czemu. Pyk, pyk, pych. Widać twoje potencjał, chłopcze. Zawalczysz teraz ze mną. Zobaczymy, czy dasz radę. Mua, so, okej. Ale jak wygram, to musisz mnie wypuścić. Umowa stoi. Jeden chleb muszę zostawić. Dam sobie spawn point. Żryj to złote jabłko. A tu wcześniej nie... Okej. Wywalam to. To. Czyli widać, ta walka będzie o wiele trudniejsza. Ale miecza już diamentowego by mi nie dali. Bo po co? Totemów. Dobra. Nie będzie, nieważne. 22 koksy. O! Chodź, gościu. Zaraz. Zobaczymy, kto jest lepszy. Kin. Rzesz. Kurde, dla mnie lepszy byłby tutaj topór. No najszybsze to jest miecz. O fuck. Ja widziałem już te końcówki tych. Nie, że miałem bardzo mało ser. Życia ser zwał jak wał. Ile ty masz, chłopie, życia, co? Gin, rzesz. Gin, rzesz. Wezmę, wyłączę te dźwięki, bo mnie irytują. O, shit. Ja zabiję mnie. Nie. Ile ty masz, gościu, życia, co? Nie, to niemożliwe. No cóż, umowa stoi. Biorę ten węgiel. Ej, ale to nie mój... Czekaj.
Ej, ale to nie mój dom. O, przynoszę cię do domu, cofnęliśmy się w czasie, ale no cóż, twoje zmartwienie. Porozmawiaj z Kowalem, nie rozmawiaj z Larry, na niego pora przyjdzie później. Okej. Co? Czyli to znaczy, że cofnęliśmy się w czasie. Siemaściu. Czyli to znaczy, że cofnęliśmy się w czasie i nie mamy pogadać z Kowalem, tak? To tam jest. Staruszka, dobra. Zaraz do niej pójdziemy. Nie tu. Daj. Sztopka żelaza. Nie, Larry, do widzenia, Larry. Tą skrzynkę, proszę, daj się. Dobra. Kowal. Siema. Nie? Pani Kowalu. Tam jesteś. Dobra. Nie wiem, czemu ja to tak dziwnie rozpoznałem chwilę. Wait. Prawdopodobnie ta sztabka będzie do czegoś służyć, ale okej. Siema. Nie! Siema! O, witaj, młodzieńcze! Co ty tutaj robisz? Jeszcze ani razu cię tutaj nie widziałem, ale mniejsza. Czy mógłbyś mi szukać sztabek żelaza? Są tu w miasteczku, jest ich czterech. Jeśli znajdziesz je i wrzucisz te cztery naraz do skrzyni. Dobrze, a mógłbym coś w zamian? Chciałbym dostać się do domu, tylko że cofnęto mnie w czasie. Ach, czyli legenda głosi prawdę. Jesteś wybrańcem. Musisz udać się do króla, by wrócić do swojego domu. Dostaniesz więcej informacji w zamian za żelaza. Okej, idę szybko. Jest już jedno żelazo. Dobra, i to. Pomyślmy. Gdzie mogłaby być reszta? Czy tutaj w ogóle możemy przejść? Nie, nie możemy. Bo po co? Czy w studni będzie? Pewnie, że będzie. Bo jakby nie inaczej. Nie? Może z Larym po prostu później pogadam. Może on będzie miał sztabkę. Pyk. Nie wiem. Tutaj nie ma. No, chyba na razie nie będę gadać z Larym, bo. No, bo to w sumie tak. Ren, wait. Mam dwie sztabki na razie. Czy ja nie mogę tam po prostu wejść? Ja mogę. Dobra. Pomnik wierzyciela wioski. No nie, taki fajny to pomnik, nawet z tym mieczem. Ale coś mi się wydaje, że tutaj mogłaby być sztabka, której tutaj idę. Nie. 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 Chyba tutaj, mam nadzieję, że nie może. Nie, nie można wejść. Dobra. Autor to przemyśli. Bo znając mnie, to ja bym pewnie dawno bym wyszedł. Dobra. Dobra. Cześć, Kowal. Jeszcze raz. Czyli agent. Ale mniejsza. Czy mógłbyś pomóc mi szukać sztaby grenady? Są tu w miasteczku, jest ich czterech. Jeśli je znajdziesz, wyciesz wszystkie cztery do skrzyni naraz. Okej. Okay. Ale dlaczego ja tam nie mogę przejść, no? Nie wiem. Może gdzieś tutaj są jakoś zakopane, czy coś w ten sen. Nie, to ja żwiry mógłbym tutaj. Nie. 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 Nie wiem, może gdzieś pod tym będzie zakopane, w co bardzo wątpię. Jeżeli to, tam nie będzie, to przepraszam. Najprędzej. Jeżeli tak. Jeżeli nie znajdę w ogóle niczego. Staruszka, no ja cię, no dlaczego tam nie mogę wejść? Czy ja mam tutaj gadać z tym Larem, czy nie? Autor mapy mówi, że na Larego przyjdzie pora, tak? Ja jeszcze raz. Porozmawiaj z Kowalem, nie rozmawiaj z Larym, na jego pora przyjdzie później. No nie wiem, nie widzę tych sztabek. Poszukam je. Dobra, wiecie co? Poszukam je, bo już długo trwa film. Ja je poszukam i będziemy się widzieć już za chwilę, jak je po prostu znajdę. No dobra, Kowal, jestem z powrotem. O, dziękuję. Teraz udaj się do Larego, on ci powie więcej. No. Czyli dlatego miałem nie iść do Larego. Okej, okay. Warto wiedzieć. Powiem wam, że no, trochę się naszukałem. No i się naszukałem. Cześć, Larry! No co za mat... O! O! Witaj! Pewnie cię Kowal przysłał.
A więc jeśli zdobyłeś dla mnie kwiat mak, jeśli zdobyłeś dla mnie kwiat mak, to porozmawiaj ze strażnikiem, może otworzyć ci bramę. Dobra, ja wiem o jaki chodzi, tam jest, tam gdzieś tam. I prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze pójść do staruszki, czy coś tego typu. A, tu mają przecież. O, dziękuję, strażnik, jak usłyszałeś, czy, okej, dziękuję. Strażnik, jak usłyszeli, że jest wybrańcem, od razu się zgodził na puszczenie cię. Idź po swoje. Bramę otwarte. Dzięki. Idziemy. O, tym razem się brama otwarła. Nie wiem, czy przypadkiem nie będziemy tego dzielić na dwie części, ale wątpię. O, ja cię. Cześć, staruszko. Witaj, jak widzisz, wejście zostało zasypane przez kamienie. Jeśli chcesz poszukać kilofa, by rozkopać tę blokadę, a potem można spokojnie dojść do króla. Powodzenia. Jakie wejście? Jakie wejście? A, dobra. Jeśli chcesz, możesz poszukać kilofa, by rozkopać blokadę. A nie mogę to zrobić moim stylem parkoura, który i tak pewnie nie wyjdzie, ale okej. No nie wiem. No nie wiem. Gdzie mógłby być ten kilo? Tutaj wejść nie mogę, oczywiście. Tu będzie. Bawank, tu będzie. Nie! Nie ma! Tam nie mogę wejść. Tu. Cię. Tu. Idziemy. Dobra. Więc dzięki wielkie staruszko za niepomoc. Teraz idę to rozkopać. Przez to, że mi się nie chce tego wszystkiego rozkopywać, idę tak. No to co? Pora ruszać. Czas zakończyć te drdy małe, dosłownie. Ruszamy do króla. Czyli to jest prawdopodobnie koniec mapy. Chyba. Tutaj jakieś pustkowia i tak dalej. Jedziemy do króla. Koniec części pierwszej. Czyli to oznacza. A! Czyli wróciliśmy do lobby początkowego. Powiem wam tak. Mapa. No 25 minut, całkiem, całkiem. Oczywiście z moim guzeniem, no to wiecie, o. Ale dobra. Chodziło mi o coś innego. Kurde, za duże tutaj. O, od razu lubię. Chciałem wam powiedzieć coś takiego, że może nagram część drugą. Ale na chwilę obecną dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć, a jeszcze zostawcie łapkę w górę.